have a dream that one day this nation will rise up. Jeśli nam pomożecie, no. A kiss of the hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Machina czasu. Lift off. I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. Nie wiem, czy wiesz, że Kopernik wyleciał 2 razy w kosmos. Nie wiedziałam. No właśnie. Oczywiście w taki przenośny sposób, ale rzeczywiście w 1973 roku wysłany został na orbitę okołoziemską satelita o nazwie Kopernik, Kopernik 500, jeden z satelitów wysyłanych przez Związek Radziecki, który posiadał na swoim pokładzie sporo aparatury przygotowanej przez polskich naukowców. Myślę, że o tym będziemy mogli wspomnieć zaraz, dlaczego tak się działo. No ale to było pierwszy raz w historii, natomiast drugi już w 78 roku, kiedy Mirosław Hermaszewski znalazł się w kosmosie, wziął ze sobą faksymile tego najważniejszego dzieła Kopernika. Wojna o kosmos. Nie zawaham się użyć tego sformułowania wojna, chociaż czasami mówi się wyścig do gwiazd. Wydaje mi się, że to pierwsze sformułowanie jest bardziej trafne, bo tak naprawdę walczono wszelkimi możliwymi, dostępnymi środkami, żeby osiągnąć sukces. 2 główne strony to Rosjanie i Amerykanie. Tak, można powiedzieć, że wyścig zaczął się w czasie wojny. W czasie wojny, bo to wszystko wiązało się z działalnością III Rzeszy i olbrzymim stopniem zaawansowania technologicznego, jak się okazało, jaki rozwinęła na swoim terytorium III Rzesza. Przez dużą część wojny realizowano tam program rakietowy, można powiedzieć. Przy czym nie myślano oczywiście jeszcze wówczas o podboju kosmosu. Ten program rakietowy miał być pewnym narzędziem wygrania owej wojny. I choć dopiero jesienią 1944 roku Wernerowi von Braunowi, który kierował tym projektem, udało się skonstruować pierwszą rakietę V2, która była w stanie opuścić kontynent, przelecieć nad kanałem La Manche i trafić w Londyn, to Hitler myślał o tym, że to jest jeszcze w stanie przechylić szale zwycięstwa. Jesień 1944 roku, pamiętamy, na kontynencie wylądowali Amerykanie, Rosjanie też szybkim marszem zbliżają się do wschodnich granic III Rzeszy, a Niemcy produkują już w tym momencie na masową skalę te rakiety. I rzeczywiście jesienią 1944 roku zaczęto je wykorzystywać. Szacuje się, że blisko 3000 takich pocisków spadło na Londyn, wiele na Antwerpię, inne miasta europejskie już zajęte przez zbliżających się od zachodu aliantów. No i to pobudzało wyobraźnię zarówno Amerykanów, jak i Rosjan. Się okazało, że oni byli daleko, daleko w tyle, jeśli chodzi o rozwój nauki w tym kierunku. Dlatego specjalne oddziały zarówno Armii Czerwonej, jak i oddziały amerykańskie miały za zadanie, zbliżając się z dwóch oczywiście przeciwnych kierunków do Niemiec, do Berlina, miały zadanie
przejęciu w program i wszystkie jego zdobycze, przejąć zarówno personel, najlepiej gotowe rakiety, całą dokumentację, no i maszyny potrzebne do produkcji tych rakiet. Amerykanie wygrali. Amerykanie wygrali, ponieważ to oni zdołali przejąć Wernera von Brauna, który zresztą oddał się im sam w ręce, ale no zrobił to świadomie, oddał się im, a nie Rosjanom. Wraz z nim przejęto fabrykę, w której produkowano na masową skalę te rakiety. Udało się zebrać kilka kompletnych rakiet, które tam już były przygotowane. I dokumentacje. No i też olbrzymią ilość dokumentacji. To mówiło się, że to już są setki skrzyń dokumentacji potrzebnej do produkcji tych rakiet. Amerykanie opróżnili prawie całą tę fabrykę, która znalazła się w perspektywie czasu na terytorium okupowanym przez Związek Radziecki. Rosjanie musieli zaspokoić się pozostałościami, pojedynczymi maszynami, pojedynczymi dokumentami i tak sukcesywnie starali się odnajdywać kolejne elementy układanki i to im się rzeczywiście udało, tylko że perspektywa czasu była znacznie dłuższe. Werner von Braun wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami, tymi z najwyższego szczebla wtajemniczenia, został wywieziony do Stanów Zjednoczonych, otoczony oczywiście ochroną, bo to było cenna zdobycz, cenne znalezisko, jeśli można tak przedmiotowo do tego podejść. Natomiast Rosjanie przejęli bardzo dużo personelu, ale tego zdecydowanie średniego i niższego szczebla, przy czym nie gromasili i zabrali ich wraz z rodzinami, około 6 tysięcy osób przewieźli do Związku Radzieckiego i dopiero tam zaczęli weryfikować ich faktyczną przydatność do swoich celów. Z tym, że na początku myślano o tych rakietach głównie jako broni, czyli nie myślano jeszcze o kosmosie, myślano o ewentualnej trzeciej wojnie światowej, bo tuż po wojnie, po drugiej wojnie światowej już myślano o trzeciej wojnie światowej. No tak, tak, oczywiście podłoże tej walki o kosmos, o zdobycie kosmosu miało oczywiście charakter wojskowy, czysto militarny, tak jak Hitler budował te rakiety, żeby podbić Londyn i powstrzymać aliantów. Tak Amerykanie i Rosjanie myśleli o tym, żeby stworzyć rakiety, które będą w stanie przenosić pociski na odległości tysięcy kilometrów, czyli rakiety, które musiałyby osiągnąć orbitę okołoziemską, żeby móc przetransportować się na drugi koniec kuli ziemskiej. I rzeczywiście to było tym motorem napędowym do tego, żeby rakiety budować. Amerykanom było nieco łatwiej, bo mieli zdecydowanie więcej tych materiałów, lepszy personel i tę pełną dokumentację, więc oni pierwsi jakby odtworzyli rakiety V2, ale to były jeszcze rakiety, które nie satysfakcjonowały ich jako mocarstwa już atomowego wówczas. Natomiast sam Wernher von Braun, który był zagorzałym hitlerowcem, był osobą, która dokładnie zdawała sobie sprawę z tego, co robił, do jakich celów to miało służyć, że te rakiety jego miały nieść śmierć za granicą. Był też osobą, która podobno osobiście selekcjonowała więźniów obozu koncentracyjnego wykorzystywanych do prac przy programie rakietowym, więc jemu początkowo nie do końca chyba ufano, a przynajmniej wyobrażano sobie w Stanach Zjednoczonych, że do tych samych celów będą w stanie Amerykanie dojść własnymi siłami, siłami własnego wojska. I początkowo, pomimo tego, że von Braun mógł pracować, mógł realizować swoje cele, to nie miał jakby takiego w pełni zielonego światła w Stanach Zjednoczonych. I to, jak się później okazało z perspektywy czasu, było jakimś błędem Amerykanów, którzy ten pierwszy akt wyścigu, poważny akt, przegrali w 1957 roku, kiedy to Rosjanom, kierowanym przez Siergieja Koroliowa, osobę będącą odpowiednikiem von Brauna w Związku Radzieckim, naukowca, nie wojskowego, naukowca, udało się 4 października 1957 roku wystrzelić pierwszego satelitę. Jak to się śmiano, pierwsze urządzenie wystrzelone z Ziemi, które nie wróciło, nie spadło na Ziemię. To było 1-0 dla Rosjan, ale wkrótce było 2-0 dla Rosjan. Tak, 2-0, myśląc o tym, że jeszcze w tym samym roku wysłali drugiego Sputnika. Tym razem Sputnik wyniósł na orbitę okołoziemską na swoim pokładzie psa Łajkę. Niestety pies nie miał prawa przeżyć, bo nie przewidywano, że on będzie mógł przeżyć ten lot. Dla celów czy naukowych, czy jeszcze militarnych, niestety poświęcić musiał swoje życie. Amerykanom dopiero udało się odpowiedzieć
można tak powiedzieć, no niespełna 4 miesiące po Sputniku, kiedy to wysłali swojego pierwszego satelitę Explorera 1. No ale zwróćmy uwagę, gdyby mogli, to by pewno odpowiedzieli natychmiast. 4 października Rosjanie wysyłają satelitę, Amerykanie nie byli w stanie tego jeszcze zrobić. I podobno było to faktycznie poważnym szokiem dla opinii publicznej amerykańskiej, która wyobrażała sobie, tak zresztą było to podawane im, że jednak to oni są tym mocarstwem nie tylko atomowym, ale tym technologicznym, najważniejszą, najprężniej rozwijającą się gospodarką światową, a tu nagle jednak się okazuje, że nie do końca tak musiało być, przynajmniej w tej materii. Оба передатчика вместе с источниками электроэнергии установлены в сферическом контейнере, подобном по конструкции первому спутнику. Герметическая кабина. В ней подопытное животное совершит полет в космос. Czy miał jakiś wpływ na to stosunek Rosjan do całej sprawy, że w mniejszym stopniu liczyło się jak? Tylko liczył się fakt. Za wszelką cenę do celu, tak? Za wszelką cenę, tak. Za wszelką cenę, byleby po prostu wzniosło się. Tak jak było z marszem Armii Czerwonej na zachód, na Berlin, tak? Tak. Niezależnie od kosztów. Tak. Nie, myślę, że tutaj motywacje były podobne i takie. I sposoby działania? Sposoby też mogły być podobne. Myślę, że tutaj żadna ze stron nie chciała odpuścić. Obie strony ponosiły olbrzymie koszty. Bo to były naprawdę bardzo kosztowne, z czysto takiego finansowego punktu widzenia, próby. Bo przecież pamiętajmy, że zanim doszło do wystrzelenia tego Sputnika w przestrzeń kosmiczną, dziesiątki, jeśli nie setki podobnych rakiet, których każdy kosztowały straszne pieniądze, no spadały albo wybuchały przed startem, albo w trakcie startu, albo tuż po starcie, wznosząc się zaledwie na kilka czy kilkanaście metrów. Więc to były olbrzymie koszty. No ale ten wyścig zaczął już jak taka kula śnieżna, która się toczy po stoku i nabiera coraz to większych rozmiarów, on tak samo zaczął się toczyć. To już były później kolejne etapy tego wyścigu. W sierpniu 60 roku wysłano 2 pierwsze żywe organizmy, tak mówiło się ładnie, żywe organizmy, które zostały wystrzelone w kosmos i wróciły z tego kosmosu. Były to 2 psy. Białka i Strzałka. I to był też oczywiście okrzyknięty jako poważny sukces. Natomiast tak naprawdę Amerykanie przeżyli poważny wstrząs 12 kwietnia 61 roku, kiedy Rosjanom udało się wystrzelić w kosmos pierwszego człowieka. Pierwszego człowieka, który poleciał tam i wrócił, co najważniejsze. Tak, Yuri Gagarin. 14 апреля Юрий Гагарин докладывал Государственной комиссии о результатах полета. Доложить вам, что задание Центрального комитета Коммунистической партии и Советского правительства выполнено. To był wielki propagandowy show. No ale też mieli Rosjanie powody do tego. Zrobili to. On faktycznie tam poleciał, tak? Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ lot był krótki. Z pozoru niepozorny, tak? No, on trwał niespełna 2 godziny. Gagarin zdążył okrążyć Ziemię i już lądował. Przy czym, co ważne, z punktu widzenia prawa międzynarodowego, tego lotu nie można było wówczas uznać jako lotu w kosmos, bo okazało się, że wówczas przepisy były tak skonstruowane, że żeby uznać to za lot w kosmos na orbitę, należało wystartować w pojeździe, oblecieć Ziemię dookoła w tymże pojeździe i wylądować w nim. A Gagarin nie wylądował w tym samym pojeździe, w którym wystartował. On musiał z powodów właśnie czysto technicznych, to było bardzo ryzykowne wysłanie go wówczas w przestrzeń, to jeszcze przecież no, pierwszy lot, to nigdy nie wiadomo, czego się można spodziewać. To on przecierał ten szlak. Chociaż to też nie jest do końca pewne. On musiał się katapultować na wysokości kilku tysięcy metrów i wylądował na spadochronie. Oczywiście tę informację Rosjanie skrzętnie przez wiele, wiele lat ukrywali. No i Gagarin rzeczywiście stał się, zupełnie słusznie, stał się bohaterem, no bo był tym pierwszym na świecie człowiekiem, który znalazł się w przestrzeni kosmicznej. I to rzeczywiście musiało być wstrząsem dla Amerykanów, którzy przecież też już od kilku lat przygotowywali swoich astronautów do tego, żeby ich wysłać w kosmos. Nie udało im się. No, Rosjanie ich wyprzedzili, a to, co mówisz, że czy on był rzeczywiście pierwszym, który przecierał szlak, to tego nie wiemy.
ilu wcześniej mogło znaleźć właśnie się w tym kosmosie, ale nie wrócić. To jest olbrzymi problem. No, są różne hipotezy. Mówi się o jeszcze trzech osobach. No bo podstawowa różnica pomiędzy programem rakietowym czy podboju kosmosu Amerykanów i Rosjan była taka, że Amerykanie robili to, wszystko było transparentne, tak? Loty były filmowane przez kamery, ludzie mogli stać i oglądać to. Czasami byli świadkami nieudanych prób, tak? A w Związku Radzieckim wszystko się odbywało na stepach Kazachstanu, daleko od cywilizacji, od szlaków komunikacyjnych, bez świadków i ogłaszano do publicznej wiadomości tylko to, co można było podać do publicznej wiadomości, to, co chciano podać, czyli te udane próby. A przecież był szereg różnych wypadków, różnych katastrof i śmierci, których zwłaszcza w tym początkowym okresie, o których nie mówiono, ale dopiero dzisiaj o nich wiemy. Wkrótce pojawiła się pierwsza rzęścina. Rzęścina, tak. Ale zanim ona się zjawiła, no to jeszcze był drugi Rosjanin, który wyleciał w kosmos, Herman Titow. On już przebywał na orbicie całą dobę, 4 miesiące po Gagarinie. No i dopiero niespełna rok po locie Gagarina Amerykanie zdołali odpowiedzieć, wysyłając Johna Glenna na orbitę. Czyli zobaczmy, jaka już różnica. Tu znowu, gdyby mogli, odpowiedzieliby od razu, ale nie byli w stanie w 1961 roku wysłać nikogo i dopiero w lutym 1962 roku Glenn był pierwszym Amerykaninem, który znalazł się w kosmosie. Natomiast rzeczywiście w czerwcu 1964 roku Walentina Tyryszkowa stała się pierwszą obywatelką Ziemi, która została wystrzelona w kosmos, stała się bohaterką. Zresztą była w Polsce gorąco witana, ochrzciła statek w Gdańsku. Także rzeczywiście no, to też był wielki, wielki, wielki propagandowy sukces. W marcu na przykład 65 roku, kolejna ważna data tego wyścigu, Aleksej Leonow po raz pierwszy w historii wyszedł w przestrzeń kosmiczną, będąc już na orbicie. Opuścił kabinę i w skafandrze oczywiście wyszedł, podłączony oczywiście do przewodów w przestrzeń kosmiczną. No to było też oczywiście wielkie wydarzenie, ale już nie mówiono o tym, że prawie nie był w stanie wrócić na pokład statku, bo się nie mógł zmieścić do tego włazu. Takie informacje były skrzętnie ukrywane, ale no kolejny drobny sukces. Dopiero po latach dowiadujemy się, jakim wysiłkiem było to wszystko czynione. Te sukcesy, ile kosztowały nie tylko w sensie materialnym, finansowym, wymiernym, ale niewymiernym. Oczywiście wstrząsem było to, kiedy Gagarin zginął w wypadku lotniczym. Dało to do myślenia Rosjanom o tyle, że później nie pozwalali kosmonautom latać na samolotach, tak? Ponownie ich wysyłali już w dalszych etapach rozwoju badań kosmicznych, wysyłali ich ponownie, przecież tam wielokrotnie niektórzy latali w kosmos. Natomiast no, to był wstrząs, no, bohater zginął. To na pewno nie było z punktu widzenia takiego czysto politycznego wygodne dla Rosjan. No, wracając do tego wyścigu, no, połowa lat 60. Amerykanie, można powiedzieć, że odnoszą porażkę za porażką. Natomiast jednocześnie, równolegle w Stanach Zjednoczonych i Związku Radzieckim, realizowany jest program księżycowy, program podboju Księżyca. Wysyłane są najpierw satelity, które okrążają Księżyc, pierwsze zdjęcia, które są zrobione tej ciemnej strony Księżyca. Lipiec 69 roku, no i tu mamy olbrzymi sukces Amerykanów, którzy nagle mogą triumfować, bo to właśnie oni stają się pierwszym mocarstwem, które podbija Księżyc. Neil Armstrong, Michael Collins i Edwin Aldrin na statku Apollo 11 docierają do Srebrnego Globu. Przy czym ten sukces ogląda cały świat. Świadkami tego sukcesu są ludzie pod każdą szerokością geograficzną. Wiele osób, które pamiętają tamte czasy, wspomina ten moment. No właśnie, tutaj musimy oddać też to, że w krajach bloku wschodniego też te informacje były przekazywane. Polska Kronika Filmowa z tej okazji nakręciła specjalny odcinek, no bo mogła, bo tamte materiały były udostępniane na świecie. Co prawda mówiono oczywiście o tym, że to jest wszystko dla dobra ludzkości, jakby nie podkreślano, że to Amerykanie tutaj jakby zaczynają ten wyścig wygrywać, ale faktycznie pokazano zdjęcia, w Polsce można było je zobaczyć, więc to myślę, że duże wydarzenie, które pobudzało wyobraźnię. That's one small
small step for man, un pequeño paso para el one giant leap for mankind. Para la humanidad. Rosjanom, ani w zasadzie nikomu innemu, no nie udało się tego powtórzyć. Amerykanie kilka razy wylądowali na Księżycu. Na raz oczywiście mieli ten poważny problem ze statkiem Apollo 13, ale koszty poniesione przez nich, i to mówimy o tylko materialnym aspekcie, no były gigantyczne. Wysyłanie ludzi na lądownikach na Księżyc kosztowało Amerykanów straszne pieniądze. Z perspektywy czasu okazało się, że Rosjanie z punktu widzenia naukowego osiągnęli dokładnie tyle samo, wysyłając tylko lądowniki bezzałogowe, które miały swoje pojazdy, słynny Lunokhod, który wyjechał na powierzchnię Księżyca, mógł pobierać próbki i rzeczywiście mógł wrócić, te lądowniki mogły wrócić i przywieźć na Ziemię odpowiednie materiały, przywieźć odpowiednie dane, odpowiednią ilość zdjęć. Więc z punktu widzenia naukowego tutaj Rosjanie jakby zdobyli to samo, znacznie mniejszym kosztem, ale jednak ten wymiar propagandowy, psychologiczny, tego, że to Amerykanie byli w stanie technicznie wysłać tam ludzi, był no niezaprzeczalny. Po tym nieudanym locie Apollo 13 jeszcze udało się wysłać ostatnią ekspedycję na Księżyc, po czym w grudniu 1972 roku Amerykanie już całkowicie zawiesili program lotów na Księżyc. Rosjanie jeszcze o tym myśleli, ale jednak ostatecznie już też Breżniew w 1974 roku stwierdził, że nie, koniec, to już trzeba o innych rzeczach myśleć. Był taki dowcip, prawie że archeologiczne znalezisko gdzieś w pamięci. Syn mówi do ojca, Rosjanie wylądowali na Srebrnym Globie i przemalowywują go na czerwono. Mija jakiś czas i ta druga osoba mówi, patrz, na Księżycu są już Amerykanie i nanoszą na to czerwone napis Coca-Cola. Taki sobie mało śmieszny w gruncie rzeczy dowcip, ale obrazujący to, że już dawno, dawno temu ludzie odczytywali bardzo trafnie to, co się działo, czyli że to wszystko miało wymiar przede wszystkim propagandowy. Tak. Oczywiście naukowy również, naukowy, militarny, na pewno, ale propagandowy. Słynne rzepy mamy dzięki temu dzisiaj, prawda? Bo to jednak było to jeden z tych wynalazków, drobnych wynalazków, które powstały właśnie dla kosmonautów, żeby ich narzędzia nie odfruwały w stanie nieważkości. No ale tak, to oczywiście był element wyścigu mocarstw politycznego, wyścigu mocarstw. Pewno do końca i tak nie wiemy, jak wyglądał ten militarny aspekt tego wyścigu. To tylko częściowo możemy o tym dzisiaj przeczytać. Natomiast na pewno nie wszystko jest jeszcze odtajnione, nie wszystko zostało upublicznione. Kiedy trwał jeszcze, można powiedzieć, ta myśl o zdobyciu Księżyca przez Rosjan, Amerykanie jeszcze tego nie zawiesili, zaczęto już w Związku Radzieckim poważnie myśleć o tym, żeby na orbicie okołoziemskiej umieścić stacje badawcze, które będą krążyły wokół Ziemi i do których to stacji miałyby docierać statki kosmiczne z załogą i tam przeprowadzać doświadczenia, tam obserwować, tam Bóg wie co jeszcze innego na tych stacjach robić. I w kwietniu 1971 roku Związek Radziecki umieszcza pierwszą stację kosmiczną, Salut 1, no i kilka dni później wysyłają tam pierwszy statek Sojuza 10 z załogą, który ma przycumować do tej stacji, no i załoga ma przejść na pokład. No to się niestety nie udaje, bo jest problem z przycumowaniem do tej stacji i załoga musi wrócić. Szczęśliwie wraca, natomiast już następna załoga przybyła do stacji Salut 1, połączyła się z nią, kosmonauci przeszli na jej pokład, ponad 3 tygodnie spędzili na jej pokładzie, natomiast niestety zdarzył się wypadek w czasie powrotu. Ich lądownik spłonął w atmosferze, a im trzej ponieśli śmierć. Dopiero w maju 1973 roku, czyli ponad 2 lata później, po Rosjanach, Amerykanie umieszczają na orbicie swoją pierwszą stację orbitalną, Skylaba. To jest stacja, która od samego początku boryka się z gigantycznymi problemami technicznymi. Już w momencie startu wiadomo, że coś jest nie tak, tam jakieś części odpadają, coś nie działa, on traci trajektorię, ją się udaje naprawić, w końcu znajduje się na tej orbicie.
ale od razu z mnóstwo usterek i wielka niepewność, czy uda się jakby zrealizować ten cel stawiany sobie przez Amerykanów. Z olbrzymimi trudnościami, ale Amerykanie zdołają wysłać tam 3 ekipy. I w tym momencie zaczyna się taki nowy aspekt tego wyścigu kosmicznego, mianowicie bicie kolejnych rekordów długości pobytu w przestrzeni kosmicznej. Pierwsi Amerykanie, którzy znaleźli się na Skylabie, przebywali tam 28 dni, później ekipa przebywała tam już 59 i ostatnia 84 dni. W lutym 1974 roku już na Skylaba się nie lata. Już zakłada się, że on będzie stopniowo zbliżał się do Ziemi, żeby w perspektywie kilku lat, bo to szacuje się, że on może tam jeszcze latać 8 do 10 lat, żeby jednak zniszczyć go, żeby on spłonął. Przy czym Amerykanie jeszcze później myślą o tym, żeby wykorzystać tę stację kosmiczną, natomiast to im się już z czysto technicznych powodów nie udaje i rzeczywiście Skylab w lipcu 1979 roku spada na Ziemię. Tu jeszcze warto powiedzieć, że Amerykanie bali się, że może on spaść na terytorium Stanów Zjednoczonych, bo to była duża stacja, znacznie większa niż te pierwsze radzieckie i jej odpowiedniki. I zakładano, że ona się cała nie spali w atmosferze, że jednak duże części spadną na Ziemię, ponieważ obliczono, że może to nastąpić na terytorium Stanów Zjednoczonych. Takie stacje mają silniki, takie korekcyjne silniki, które są w stanie sterować stacją, żeby utrzymała się na odpowiednim torze orbity okołoziemskiej, więc tam jeszcze było jakieś paliwo i uruchomiono na jakieś dosłownie chwilkę te silniki tylko po to, żeby spowodować, żeby ją przepchnąć troszeczkę dalej. I dzięki temu ona spadła rzeczywiście nie na Stany Zjednoczone, a na Australię. Ja nie wiem, czy Australijczycy byli z tego szczęśliwi, natomiast szczęściem nikomu nic się nie stało. Jednak większa część spadła do Oceanu Indyjskiego, natomiast znaczne części spadły na te niezamieszkane połacia Australii, przy czym odnotowano śmierć jednej krowy, która zginęła z powodu tego upadku i kosmosu. Tu warto powiedzieć o lipcu 75 roku. W lipcu 75 roku doszło do historycznego połączenia dwóch statków kosmicznych, Sojuza i Apollo. To było też przygotowywane oczywiście wcześniej, nic tutaj przypadkowego nie mogło mieć miejsca, bo te statki chociażby z technologicznego punktu widzenia musiały mieć tak dobrane te urządzenia, żeby one mogły się połączyć po prostu i żeby załoga mogła się spotkać. Mówiąc dzisiejszym językiem, żeby były kompatybilne. Kompatybilne. No i rzeczywiście w lipcu tego roku dochodzi do takiego spotkania kosmicznego. 3 Amerykanów, 1 Rosjanin spędzają 2 dni, po czym rozłączają się i Amerykanie przez kolejne blisko 6 lat nie latają w kosmos. Oni zaczynają myśleć poważnie o rozwinięciu programu budowy wahadłowców, czyli tych statków, które będą startowały, wylatywały w przestrzeń kosmiczną i wracały ponownie do wielokrotnego użytku. Tak. Natomiast Rosjanie koncentrują się na właśnie tej eksploracji orbity i przeprowadzaniu tam badań naukowych, no i prawdopodobnie swoich celów militarnych również. I w 1977 roku zostaje, we wrześniu 1977 roku zostaje wystrzelona na orbitę okołoziemską kolejna stacja kosmiczna z serii Salutów, Salut 6. To jest zdecydowanie unowocześniona już wersja poprzedniczek swoich, a jej najważniejszym nowum takim technologicznym jest to, że ma dwa takie elementy dokujące, to znaczy, że mogą do niej przybić dwa statki z jednej i z drugiej strony. To pozwala na to, żeby załoga, główna załoga stacji kosmicznej, która będzie na niej przybywała, przyleciała swoim statkiem, natomiast żeby do niej mógł niejako dobić ktoś jeszcze, tak? I w tym momencie mamy dowolność, którym statkiem będą wracali kosmonauci, więc to jest wrzesień 1977 roku i Rosjanie w grudniu już 1977 roku wysyłają pierwszą ekipę na pokładzie Sojuza 26. Jurij Romanienko i Georgij Greczko ustanawiają kolejny rekord pobytu w kosmosie, 96 dni.
No i w tym momencie, ponieważ Amerykanie nie latają, to Rosjanie zdołają jakby tutaj przejąć prym w połowie czerwca 1978 roku na Sojuzie 29 przybywa kolejna załoga, Władimir Kowalionok i Aleksander Iwanczenkow. Ci przebywają już 139 dni w kosmosie. No i kolejny rekord pobito już w 1979 roku. Leonid Popow i Valery Ryumin przebywali no pół roku, 185 dni. No i tutaj chyba trzeba się zatrzymać, bo na ten właśnie okres, kiedy Salut 6 przebywa na orbicie okołoziemskiej, przypada moment, w którym zaczynają być realizowane loty międzynarodowe. Niewiele już zostało drogi do zrobienia i coraz bliższy jest i nieuchronny czas, gdy w rzeczywistość prostą zmienią się marzenia, by dosięgnąć gwiazd. Polski lotnik, kosmonauta, ja bez mienia sny. Polskich skrzydeł nowa karta, duma naszych dni. Żołnierz lotnik, kosmonauta, pierwszy Polak dziś. Po nim już przepartym traktem inni będą iść. Z marzenia i żołnierskiej zwykłej ofiarności, z przyjaźni, która nawet nie zawodzi tam, gdzie zda się wszystko zagubione w nieważkości, z niebem sam na sam. Polski lotnik, kosmonauta, ja bez mienia sny. Polskich skrzydeł nowa karta, duma naszych dni. Żołnierz lotnik, kosmonauta, pierwszy Polak dziś. Po nim już przetartym traktem inni będą iść. Co osiągnięte już w historii zapisane, co do zrobienia jeszcze odpowiada czas, by w pokojową przyszłość świat skierować znany dzisiaj pośród gwiazd. Polski lotnik, kosmonauta, ja bez mienia sny. Polskich skrzydeł nowa karta, duma naszych dni. Żołnierz lotnik, kosmonauta, pierwszy Polak dziś. O nim już przetartym traktem inni będą iść. Po co Rosjanom byli kosmonauci spoza Związku Radzieckiego? Też ze względów propagandowych najkrócej odpowiadając. Żeby to ale, dobrze wyglądało. Żeby to dobrze wyglądało. Ale zanim doszło do tych lotów międzynarodowych, zaczęła się międzynarodowa współpraca. W 1967 roku Rosjanie zainicjowali program Interkosmos. I to właśnie w ramach tego programu Hermoszewski poleciał na swoim Sojuzie 30 w czerwcu 1978 roku w przestrzeń kosmiczną. Natomiast początkowo program Interkosmos w tej drugiej połowie lat 60. zupełnie nie zakładał lotów obywateli innego państwa jak Związek Radziecki. Miała to być współpraca naukowo-badawcza rzeczywiście. Czy również finansowa? Finansowa o tyle, że było to zorganizowane w ten sposób, że Związek Radziecki oferował cały system rakietowy, a także związany z funkcjonowaniem stacji tych kosmicznych. Natomiast poszczególni członkowie, poszczególne państwa, a takimi sygnatariuszami porozumienia było początkowo 9 państw: Bułgaria, Węgry, wschodnie Niemcy, Kuba, Mongolia, Polska, Rumunia, Związek Radziecki i Czechosłowacja. Poszczególne państwa musiały finansować swoje badania i finansować ewentualną budowę maszyn, urządzeń, które będą wysłane w przestrzeń kosmiczną. No już dla Rosjan nie było to żadnym wyczynem wysyłanie rzeczy i ludzi w kosmos w tym czasie. Więc chodziło o pewien taki drenaż intelektualny.
żeby dać możliwość rozwoju nauki związanej z kosmosem w poszczególnych państwach, no i wykorzystać ten potencjał intelektualny do swoich celów. Oczywiście, gdyby to się rozwijało w normalnych warunkach, ale w ówczesnym geopolitycznym układzie, no to też wszystko by trafiło do Rosjan, tak? Ale gdyby niemożliwość współpracy ze Związkiem Radzieckim na tym polu, to te badania nie rozwijałyby się po prostu w Polsce, albo przynajmniej nie tak dynamicznie. Program zakładał 4 takie podstawowe dziedziny badań: fizykę kosmiczną, meteorologię, łączność oraz biologię i medycynę kosmiczną. I rzeczywiście na tym polu te badania realizowano. Oczywiście oprócz tego drenażu intelektualnego, o którym powiedziałem, no to też miało swój wymiar propagandowy. Oto Związek Radziecki pokazywał światu, że jego satelity, państwa o tym samym systemie politycznym, tak zwane bratnie narody, są nie tylko po to, żeby ich ciemiężyć i wyzyskiwać, ale prawda, oferuje im się tutaj możliwość podboju kosmosu, tak? I rzeczywiście w tym czasie te badania kosmiczne zaczynają się w tych państwach, oczywiście w różnym poziomie rozwijać. No, w Polsce zaczyna się badać wpływ czynników kosmicznych na wydolność organizmu, wpływ mikroklimatu, kabiny na zdolności fizyczne i umysłowe człowieka, wpływ promieniowania na żywy organizm człowieka. Wyczytałem gdzieś w fachowym piśmie, że między innymi badano skutki somatyczne w nabłonku nasieniotwórczym jąder myszy. Proszę. Jakkolwiek brzmi to dziwnie, to badano, no, czy promieniowanie kosmiczne wpływa na potencję. Więc wiele, wiele różnych badań można było realizować. Konstruowano urządzenia, między innymi właśnie 73 rok i wysłanie tego Kopernika 50, tego satelity, można powiedzieć, polsko-radzieckiego. No, przy czym on był jednak radzieckim satelitą z polskimi urządzeniami, został wyniesiony w kosmos. Myślę, że dla wielu naukowców w Polsce było to ważne wydarzenie. Polscy naukowcy dostali możliwość badania zwierząt, które latały w kosmos i po wylądowaniu przeprowadzali na nich doświadczenia. Także tutaj można mówić rzeczywiście o dynamicznym rozwoju, przy czym, tak jak mówię, początkowo nie myślano o wysyłaniu innych obywateli, innych państw w kosmos i dopiero w 76 roku ten program został niejako rozszerzony o projekt lotów kosmicznych właśnie kosmonautów z krajów demokracji ludowej. Mirosław Hermaszewski, pierwszy i, jak się później okazało, przynajmniej na razie, jedyny Polak w kosmosie. Zanim powiemy, dlaczego on znalazł się w kosmosie, to powiedzmy słów kilka o nim samym. To, jak sądzę, bardzo ciekawy człowiek z ciekawą biografią. On miał bardzo liczną rodzinę i w okresie II wojny światowej, ponieważ mieszkali na Kresach, Część tej rodziny po prostu została zamordowana w wyniku czystek etnicznych. Część członków rodziny brała udział w II wojnie światowej w Wojsku Polskim i to u generała Andersa walczyli. Część była członkami Armii Krajowej, więc bardzo takie złożone koleje rzeczy, ale to takim najbardziej ważnym i znamiennym epizodem, jeśli można to tak zdeprecjonować troszeczkę, była śmierć ojca. On zginął z rąk Ukraińców w 1943 roku i matka została z nim i z kilkorgiem rodzeństwa sama. Rzeczywiście. Mówicie o tym, że dzieci były cudem ocalone. No tak, to w wyniku pacyfikacji wsi, w której mieszkali, rzeczywiście zginął ojciec. Matka, uciekając, podobno zgubiła Mirosława Hermaszewskiego jako roczne bodajże dziecko, czy półtoraroczne dziecko. Dopiero dzień później ktoś jej tego małego chłopca oddał, więc to musiało być dramatyczne absolutnie przeżycia. Po czym, po zakończeniu działań wojennych, kiedy te tereny już nie weszły w skład państwa polskiego, matka wraz z dziećmi wyjechała na Dolny Śląsk i tam zamieszkała. W wieku 20 lat Mirosław Hermaszewski jako ochotnik wstąpił do szkoły lotniczej w Dęblinie, którą po kilku latach skończył. No i tutaj można powiedzieć, że zaczęła się jego wojskowo-lotnicza kariera, która dynamicznie zaczęła się rozwijać. Kolejne szczeble
tej hierarchii wojskowej pokonywał, skończył Akademię Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Coraz więcej sukcesów na swoim koncie mógł odnotować. W 1976 roku, kiedy zaczęto realizować w Polsce program wyboru kosmonauty, no on dowodził już pułkiem lotniczym, więc to było naprawdę ważne osiągnięcie, a był w randze, wówczas w randze majora. W momencie, kiedy zdecydowano, że Polak poleci w kosmos, kandydatów do bycia pierwszym kosmonautą polskim było naprawdę sporo. To było chyba kilka tysięcy osób, prawda? No to być może w pierwszym, takim bardzo pierwszym jakby etapie, ale tak naprawdę poproszono poszczególne jednostki lotnicze o wytypowanie najlepszych kandydatów. Jeszcze wówczas nie mówiono po co. Najlepszych pretendentów, przy czym określono wiek i takie jeszcze wówczas szczegółowo nieokreślone parametry wzrostowo-wagowe. I spośród nich wybrano w pierwszej kolejności 300 takich osób, których to dokumenty wysłano do wojska. Na podstawie samej selekcji dokumentów tylko, bez spotkania się jeszcze z tymi ludźmi, z jakichś powodów, nie mówi się jakie były kryteria wówczas tej selekcji dokładnie, wybrano 71 pilotów, i ci dopiero zostali przewiezieni do Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, gdzie poddano ich pierwszym badaniom i spotkano się z nimi po raz pierwszy. Z tych 71 osób wytypowano 16 kandydatów, tych najlepszych już można powiedzieć, którzy cechowali się najlepszym zdrowiem i najlepszymi wynikami medycznymi. Tę 16 wysłano na 2 obozy, takie szkoleniowo-kondycyjne, sprawdzające ich zdolności, ich możliwości. Pierwszy w Mrągowie, drugi w Zakopanem, gdzie już oprócz sprawności i wytrzymałości badano ich także pod względem psychologicznym. No i z tej 16 wybrano 5. Najlepszych z najlepszych, można powiedzieć, tak? Konkurs piękności męskiej. Niemalże, tak. Chociaż nie będzie szczególnie urodziwi. Był to major Andrzej Bugała, major Henryk Hałka, major Mirosław Hermaszewski, podpułkownik Zenon Jankowski i porucznik Tadeusz Kuziorka. I we wrześniu 1976 roku przyjechała do Polski delegacja radziecka z Centrum Przygotowania Kosmonautów pod kierownictwem pułkownika Wasylija Łazariewa i Rosjanie tu na miejscu w Polsce jeszcze oni sami przeprowadzili jakieś badania, przeanalizowali dotychczasowe wyniki i odrzucili jedną osobę. Nieszczęście miał major Andrzej Bugała, bo okazało się, że on, pomimo że był niższy od Hermaszewskiego, to jednak siedząc był wyższy od niego. Tak nieproporcjonalnie był zbudowany, że stwierdzono, że no niestety o 4 cm jest za wysoki siedząc i się po prostu do kabiny Sojuza nie zmieści. Oczywiście dla nich przed lotem odlewano fotele, które miały być dopasowane tylko do ich ciał, natomiast no, ta wysokość była jakąś przeszkodą nie do przeskoczenia i niestety Bugała musiał zostać zdyskwalifikowany. Po czym tę czwórkę, która pozostała, zabrano do Moskwy, właśnie pod Moskwę, do Gwiezdnego Miasteczka. No, było to miejsce specjalne, takie osiedle, no rzeczywiście miasteczko, bo to w rezultacie miało kilka tysięcy mieszkańców, ponieważ kosmonauci przybywali i cały ten personel badawczy z rodzinami, po prostu wybudowano bloki, sklepy, osiedla, dom kultury, kino, wszystko tam było, co przynajmniej powinno być potrzebne człowiekowi do życia. To trwało 2-3 tygodnie, po czym Rosjanie stwierdzili jednoznacznie, że cała czwórka jest doskonale przygotowana do lotu kosmicznego i w zasadzie każdy z nich może być kosmonautą. I w tym momencie pojawia się najważniejsze pytanie, co dalej, tak? Bo ponieważ jakby tutaj, w tym momencie decyzja o tym, kto ma być tym ostatecznie wybrany tego kosmonautę, została przekazana stronie polskiej. To Polacy mieli zdecydować. No i tutaj sam Mirosław Hermaszewski wspomina, jak to wówczas po tym krótkim pobycie w Gwiezdnym Miasteczku oni wrócili i całą czwórką zostali przyjęci przez ministra obrony narodowej Wojciecha Jaruzelskiego na takiej, powiedzmy sobie, audiencji małej. I po takiej części kurtuazyjnej tej wizyty, gdzie on tam gratulował tego szkolenia, osiągniętych wyników, wskazał on 2 osoby. Nigdzie nie ma informacji o tym, dlaczego ta dwójka, nie ta druga.
Natomiast co jest też charakterystyczne i symptomatyczne, wymieniając nazwiska Mirosława Hermaszewskiego i Zenona Jankowskiego, Jaruzelski nie zastosował klucza stopni wojskowych. Pierwszego wymienił Hermaszewskiego, a dopiero później Jankowskiego. A Jankowski, trzeba powiedzieć, był podpułkownikiem, czy to jest stopień wyższy w Wojsku Polskim niż major. I trudno jakby podejrzewać, że to był przypadek. Jednak wojskowy zwyczaj nakazywał zachowanie tej hierarchii. Więc to mogło już sugerować, że już wówczas ta decyzja była podjęta. Natomiast sprawę jakby przypieczętował Edward Gierek, pierwszy sekretarz KCPZPR, bo przed samym odlotem w grudniu 1976 roku oni trafili również do Gierka. Było to spotkanie, które również nie zostało upublicznione, gazety o tym nie pisały, ale dzisiaj z relacji wiemy, że Gierek już wtedy wprost powiedział, że ma nadzieję, że Hermaszewski wróci szczęśliwie z kosmosu. Cieszył się, że Rosjanie budują tak duże rakiety, że tak wysocy ludzie są w stanie się w nich zmieścić. Więc wtedy ta decyzja już została ostatecznie podjęta. Natomiast to nie oznaczało, że Jankowski miał jakby sobie odpuścić, tak? Zawsze zasadą było to, że trzeba przygotować w identyczny sposób dwóch kandydatów, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć w trakcie. Takie szkolenie trwa długo, tak? To było ponad rok pobytu w tym Gwiezdnym Miasteczku, jak się później okazało dla Hermaszewskiego i Jankowskiego, półtora roku. Więc szmat czasu. I tak naprawdę Jankowski mógł mieć cały czas nadzieję, że coś się zmieni. Już dużo później, bo w czerwcu 1978 roku, no niespełna dwa tygodnie przed odlotem Hermaszewskiego, o czym jeszcze nie wiedziano dokładnie, na 12. plenum KC przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, profesor Jan Rychlewski, odniósł się do wielu spraw związanych z przygotowaniem do lotu, ale między innymi właśnie do tego wyboru i w bardzo ciekawy sposób powiedział, kogo wybrano. Nie używał wtedy nazwiska, natomiast powiedział on takie słowa. Dobór polskich kandydatów na kosmonautów przeprowadziło z najwyższą odpowiedzialnością kierownictwo Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W wyniku wielostopniowej selekcji wybrano dwóch doskonałych kandydatów w pełni odpowiadających wymogom intelektualnym, moralno-politycznym, psychologicznym i kondycyjnym członków naszej partii, wspaniałych pilotów, wykształconych i doświadczonych dowódców, ludzi dzielnych i pracowitych, i teraz uwaga, o polskim uroku i fantazji. Urocze, prawda? Polski urok i fantazja. Tam, gdzie planet kołowanie, drogi kryte gwiazdkobiercem, zeszło żywe i bijące, spokojne polskie serce, o twardowskim opowieści wiele zamieniło życie. Górę serca w górę pieśni, pierwszy Polak na orbicie. Wiwat, wiwat, polski lud, nowe jutro, nowe kroki. Wiwat, gwiezdne, bratni gród i przyjaciół wspólne loty. Wiwat, wiwat, polski lud, nowe jutro, nowe kroki, Bajkonur to bratni gród i przyjaciół wspólne loty. Syn i brat nasz prawnogleka, budowniczy przyszłych lotów, już przemierza i wytycza polskie drogi do kosmosu. Zapisane w księdze nieba słowo polska, słowo pierwsze, otworzyło do galaktyk wszystkie bramy polskie serca. Wiwat, wiwat, polski lud, nowe jutro, nowe kroki. Wiwat, gwiezdne, bratni gród i przyjaciół wspólne loty. Wiwat, wiwat, polski lud, nowe jutro, nowe kroki. Bajkonur to bratni gród i przyjaciół wspólne loty. I have a dream that one day this nation will rise up. Jeśli nam pomożecie, Lord.
kiss the hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Machina czasu. Lift off. Rok 1957. Radziecki Sputnik rozpoczyna nową erę w dziejach ludzkości. 4 lata później siłę przyciągania ziemskiego pokonuje pierwszy człowiek, Jurij Gagarin. W ślad za nim wysoko okrąża Ziemię pierwsza kobieta, Walentyna Tereszkowa. Historia podboju kosmosu nabiera rozpędu. Z Woskoda 2 na pierwszy kosmiczny spacer wychodzi Aleksiej Leonow. Daleko od poczciwej Ziemi trwa wielka przygoda człowieka. Batut, reńskie kolo, huśtawka Hillowa, looping, wirówka, cykloergometr. Trudne, wyczerpujące badania i treningi. Przed 2 laty w ramach programu Interkosmos rozpoczęła je grupa polskich kandydatów do lotów na radzieckich statkach. Byli wśród nich doskonali piloci i oficerowie Mirosław Hermaszewski i Zenon Jankowski. Obaj zostali poddani absolutnie morderczemu treningowi. To było na granicy ludzkich możliwości. Rosjanie rzeczywiście, jak już dzisiaj z perspektywy wiemy, o wiele większą wagę przykładali do przygotowania takiego fizyczno-kondycyjnego kosmonautów, niż do zastosowania odpowiednich zabezpieczeń w swoich maszynach, które latały w kosmos. Jeśli ktoś nie widział, gorąco polecam film dokumentalny Macieja Drygasa Stan nieważkości. Dotyczy co prawda nie Mirosława Hermaszewskiego, ale w ogóle programu ćwiczeń przygotowujących radzieckich kosmonautów do lotów w kosmos. Tam pokazany jest cały system ćwiczeń. To, co robi się z człowiekiem przed jego lotem w kosmos. Myślę, że lot w kosmos jest przy tym, co ci naukowcy gotowali tym przyszłym kosmonautom na Ziemi, niczym. Po latach już lekarz prowadzący polskich kandydatów na kosmonautę, Krzysztof Klukowski, dziś profesor, wymieniał takie podstawowe kryteria, jakimi musiał charakteryzować się właśnie ten przyszły polski kosmonauta. Więc pierwszym podstawowym było to, że musiał być już pilotem samolotów odrzutowych. To było coś naturalnego, no bo oni już byli dobrze przygotowani do tego, żeby latać, tak żeby siły przeciążenia znosić. I byli naturalnymi kandydatami. Następną rzeczą, no to był ten znakomity stan zdrowia, wysoka sprawność fizyczna, odporność na stres emocjonalny, a także umiejętność prowadzenia badań, na co wskazuje Klukowski. Kolejne cechy są takie mniej wymierne, ale myślę, że niezmiernie ważne. Mianowicie oczytanie, elokwencja, erudycja, nienaganna sylwetka i prezencja, dobry kontakt z mass mediami, odporność na trudy licznych spotkań i wyjazdów, no i biegła znajomość języka rosyjskiego. I myślę sobie, że to były te cechy kluczowe, które gdzieś przesądziły o tym, że to Hermaszewski, a nie Jankowski został wybrany. Znaczy myślę, że nie jedyne, tak? Ale w dużej mierze to widzimy nawet ze zdjęć, z filmów, z materiałów filmowych z tamtego okresu. Hermaszewski jest bardziej medialny po prostu. Natomiast różne były pomysły. Henryk Piecuch w jednej ze swoich książek wskazuje, że Jaruzelski osobiście podjął decyzję o tym, że to Hermaszewski ma polecieć, a podyktowane to było podobno lepszym pochodzeniem Hermaszewskiego.
że Jankowski miał pochodzenie inteligenckie, co mogło być niedopuszczalne w owym czasie. No to jest pytanie, które jest w dalszym ciągu otwarte, ponieważ sam Hermaszewski mówi o tym, że on jak już przebywał w Gwiezdnym Miasteczku, to cały czas gdzieś w tle głowy miał obawę o to, że odpowiednie służby dojdą do tego, czym jego rodzina w czasie wojny się zajmowała, bo się okazało, że większość rodziny od strony ojca, jego bracia, zostali po prostu na zachodzie. Oni rzeczywiście brali udział w walkach po stronie Andersa. Wraz z Andersem. Część członków rodziny ze strony matki była żołnierzami Armii Krajowej, ale to mi się wydaje tak nieprawdopodobne, żeby przy tak daleko posuniętej selekcji, takiej wiwisekcji jego życia, pod każdym względem, żeby o tym nie wiedziano. To trudno powiedzieć, raczej co. Wiedziano. No więc wydaje mi się, że tak, natomiast jemu się wydaje, że nie wiedziano, ale to wiedząc, jak funkcjonował ów system, to się wydaje mało prawdopodobne. Więc myślę, że wiele tych aspektów odgrywało rolę, przy czym nie można zapomnieć o jednym bardzo ważnym. Uczyć, a tym samym jego i jego dowódcę, Piotra Klimuka, też doświadczonego kosmonauta radzieckiego. No ostatecznie się okazało, że jednak zdiagnozowano go, że jest zdrowy, w ciągu jednego dnia z chorego stał się zdrowym, powrócił do przygotowań, zdał egzaminy w sposób bardzo dobry i ostatecznie ten porządek, który miał być pierwotnie, został ustalony, został utrzymany. Ruszamy w kosmos. Ruszamy. Oczywiście trzeba powiedzieć jeszcze, że same przygotowania były objęte tajemnicą. To znaczy w Polsce tylko wówczas, kiedy oni jechali do tego Gwiezdnego Miasteczka w grudniu 1976 roku, prasa podała, że Polak, Niemiec i Czechosłowak, tak, wschodni Niemiec i Czechosłowak będą przygotowywani do lotu w kosmos. Natomiast nie podawano żadnej informacji o tym, kiedy taki lot może nastąpić, ani kto jest potencjalnym kandydatem. Ta kontrola informacji była tak daleko idąca, że nawet jeszcze gazety w przeddzień startu Hermaszewskiego, czyli kiedy już wszystko było zapięte na ostatni guzik, nie podawały jego nazwiska. Dopiero kiedy wystartował, kiedy znalazł się już na orbicie, można było ujawnić nazwisko jego. Więc rzeczywiście władze mocno starały się, żeby to embargo informacyjne zachować, choć nie wszyscy byli odizolowani od informacji, ponieważ już na etapie przygotowań, testów w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, później w Gwiezdnym Miasteczku, kosmonautom polskim towarzyszyła ekipa czołówki, wytwórni filmowej Czołówka, gdzie kręcono wszystkie te przygotowania. Uczestniczono w tej selekcji, w wyborze kolejnych osób, w odpadaniu kolejnych kandydatów, w szkoleniach w samym Gwiezdnym Miasteczku. To wszystko filmowano i szykowano materiał, który miał oczywiście ujrzeć światło dzienne dopiero po starcie. Co jest ciekawe, zachowały się dwa filmy dokumentalne nakręcone przez Czołówkę. Jeden pod tytułem Mirosław Hermaszewski, drugi pod tytułem Zenon Jankowski. Oba są zrobione według identycznego schematu. Nagle mamy tutaj postać bohatera głównego, osoby, która przygotowuje się do lotu w kosmos. Mamy w drugim bloku wypowiedź jego jakiegoś bliskiego przyjaciela, który z nim współpracuje, który w ciepłych słowach się wypowiada. Później mamy historię jego dotychczasowej kariery wojskowej, spotkanie z rodziną, która się wypowiada na temat tego. Później mamy historię szkoleń. Te dwa filmy, toczka w toczkę, no niemalże jednakowe, tylko bohaterowie inni, różnią się tym, że u Hermaszewskiego ostatni kadr mówi, że to on poleciał w kosmos. Ale to nie jest jedyny przykład tego, że wstrzymywano się z tą informacją do samego końca, bo z tej okazji wyprodukowano znaczki z Mirosławem Hermaszewskim jako pierwszym kosmonautą polskim. Zresztą tutaj wziąłem ze sobą, teraz pokażę. Piękne. Właśnie, pierwszy te znaczki zrobiono, tak. Pierwszy Polak w kosmosie. Tak. 6,90. O cenach mówisz? Tak, to jest znaczek pierwszy za 6,90. A na samym dole widzimy znaczek już z eksperymentem, który był przeprowadzany w przestrzeni kosmicznej. Natomiast trzeba powiedzieć, że identyczne znaczki z wizerunkiem Zenona Jankowskiego również wydrukowano w takiej samej ilości, to były setki tysięcy egzemplarzy, to nie były pojedyncze przecież znaczki, wyprodukowano i kiedy okazało się, że Zenon Jankowski nie leci w kosmos, postanowiono zniszczyć cały ten nakład, żeby nie było, że pierwszy Polak w kosmosie jest to Zenon Jankowski. Natomiast zachowały się te znaczki. One oczywiście osiągają dzisiaj bardzo dobre ceny. Są w katalogach filatelistycznych dostępne. No i mamy, że to Jankowski jest pierwszym Polakiem w kosmosie. Więc... Ale to jest toczka w toczkę. Toczka w toczkę, tak. Identyczny projekt, tylko postać inna. W
Wtajemniczony w przygotowania do lotu był też Andrzej Marks, który przygotował książkę Polak w kosmosie. Dostał dopuszczony do tych informacji, rzeczywiście pisał ją w trakcie przygotowań i tych wszystkich zakulisowych rozgrywek, które tam odbywały się w Związku Radzieckim. No i trzeba powiedzieć, że to był też ciekawy rekord świata w przygotowaniu książki do druku, bo na 3 dni przed startem oddano ją do składu. Po starcie, kiedy już wiadomo było, że to Hermaszewski jednak poleciał, wiadomo było dokładnie o której godzinie wystartował, wszystkie dane można było uzupełnić. Rzeczywiście uzupełniono ją o aktualne dane, plus oczywiście życiorys tego właściwego kosmonauty. Po czym 5 lipca w dniu lądowania oddano ją do druku. I 3 dni później, jeszcze zanim Hermaszewski ze Związku Radzieckiego zdążył przyjechać do Polski, ona była już w księgarniach gotowa do sprzedaży, więc to jest interesujące. Zwłaszcza w czasach, kiedy wszystko musiało trwać, odleżeć swoje, no to jest imponująca skuteczność. To wszystko było realizowane wspólnie z władzami, które jakby wietrzyły w tym swój własny cel. No i rzeczywiście 27 czerwca 1978 roku o 17:27 czasu warszawskiego, Mirosław Hermaszewski. 27 czerwca 1978 roku. Sojusz 30 z dowódcą pułkownikiem Piotrem Klimukiem i majorem Mirosławem Hermaszewskim wystartował. Pierwszy Polak w kosmosie. Płyną pomyślne meldunki o połączeniu z zespołem orbitalnym. No i po 26 godzinach i jak skrupulatnie obliczono 19 minutach przycumowali do stacji Salut 6, gdzie przebywali już dwaj radzieccy kosmonauci od kilkunastu dni. Pomimo, że już wówczas traktowało się te sojuzy, które wylatywały w kosmos i zawoziły tam albo materiały, albo ludzi, jako takie swoiste taksówki dowożące do stacji kosmicznej, to wcale nie musiało oznaczać, że wszystko szło zgodnie z planem. No tu w wypadku Hermaszewskiego nie było żadnych nieprzewidzianych historii, natomiast rok później, kiedy w podobnych okolicznościach leciał Bułgar, tuż przed przycumowaniem do stacji Salut 6 okazało się, że wybuchły im silniki w tym ich sojuzie, 33 bodajże. Nie tylko nie byli oni w stanie dobić do stacji, ale było poważne zagrożenie, że nie będą w stanie wrócić na Ziemię. Obawiano się, że te silniki rezerwowe, które mogłyby być wykorzystane do tego, żeby wprowadzić lądownik w atmosferę, też nie zadziałają. One rzeczywiście nie działały sprawnie, ale jednak mimo wszystko zdołały sprowadzić ten pojazd w kierunku Ziemi, natomiast to podobno było strasznie ciężkie lądowanie, zupełnie jakby pozbawione kontroli. Ten pojazd tam mocno koziołkował, te przeciążenia były znacznie większe niż zakładano i niż to wszystko miało miejsce w podobnych lądowaniach. Natomiast udało im się wylądować, udało się, bo są zdjęcia po lądowaniu już, natomiast no, nie wyglądają oni szczęśliwie, wyglądają jakby naprawdę im całą rodzinę wybito. Dwóch smutnych, zdesperowanych, zrozpaczonych ludzi siedzących na ławce. No ale Hermaszewski przybił i wszystko się zgodnie z planem odbyło. Po co Mirosław Hermaszewski poleciał w kosmos, oprócz tego, że było to nam potrzebne do tego, żeby pokazać, że kwitnie przyjaźń polsko-radziecka, że mamy wspaniałą polską myśl techniczną, którą dzielimy się z naszym bratnim narodem oraz z innymi krajami demokracji ludowej. No, właśnie, poza wymiarem propagandowym. Nie, to był pewno główny wymiar i oczywiście to trudno było powiedzieć, że on poleciał, żebyśmy my pokazywali myśl polsko, czy też polsko-radziecką, czy współpracę polsko-radziecką. Raczej bo to była żeby inicjatywa, Rosjanie. Tak, radziecka oczywiście. Natomiast trzeba powiedzieć, że to się dość dobrze zgrało z pewnymi planami, z czasem, w jakim to miało miejsce, z jakimiś oczekiwaniami Gierka, tak? Oczywiście sam Edward Gierek nie miał nic wspólnego z decyzją o tym, że Polacy polecą w kosmos, natomiast to dla niego było bardzo szczęśliwy zbieg okoliczności, myślę, czy też bardzo szczęśliwe wydarzenie, tak? Bo pamiętajmy, który to jest rok, 78 rok. Ta 10. potęga gospodarcza, jak przedstawiono Polskę w latach 70., przestawała już być tą potęgą gospodarczą. Coraz większe problemy ekonomiczne dotykały Polskę i Polaków, czego przykładem był 76 rok i ta reakcja, gwałtowna reakcja na kolejną podwyżkę. Druga połowa lat 70. to już funkcjonująca opozycja w kraju. No i tak jak mówię, ta coraz gorsza sytuacja ekonomiczna. I tu nagle mamy
człowieka sukces, tak. No i teraz myślę sobie z perspektywy czasu, że części społeczeństwa to, że Polak stał się przedstawicielem czwartego państwa, które znalazło się w kosmosie, 89. człowiekiem w przestrzeni kosmicznej, no myślę, że mogło robić wrażenie i pobudzało wyobraźnię, prawda? Aspekt propagandowy był tutaj absolutnie najważniejszy, co nie oznaczało, że Hermaszewski, czy ktokolwiek, kto by tam miał polecieć, no miał tam leżeć i odpoczywać, tak? No jak już leciał, to trzeba było... Nie odpoczywał. Jak już leciał, to trzeba było go wyeksploatować do końca. No i niejako można powiedzieć, że zrobiono z niego badacza, którym on to badaczem przecież nie był. On był pilotem, on był żołnierzem, ale na potrzeby takiego lotu serię doświadczeń, serię badań na pokładzie stacji Salut 6 w owym czasie przeprowadzono. Można powiedzieć, że najważniejszym takim badaniem z punktu widzenia gospodarki był eksperyment o nazwie Syrena. Rzecz, która została uwieczniona na tych znaczkach. Na jednych z tych znaczków. Tutaj mam za jeszcze, złotówkę. Za złotówkę. Tu mam jeszcze za 15 kopiejek znaczek wydany przez Rosjan, również z tym wskazujący na ekspert Syrena. Chodziło o wytworzenie w stanie nieważkości kryształów półprzewodników ze związków kadmu, rdęci i telluru. Tych związków, które w warunkach ziemskich były strasznie trudne do połączenia, natomiast w stanie nieważkości było to łatwiejsze. I w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk skonstruowano specjalny piec do wytopu takich kryształów i to podobno rzeczywiście... Można powiedzieć, że było to osiągnięcie na skalę światową, że coś takiego można było robić, bo takie kryształy pozyskane no, cechowały się znacznie lepszymi właściwościami niż te, które można było na Ziemi stworzyć. No pytanie tylko, czy można było je produkować później na masową skalę? Zapewne nie, natomiast no, takie doświadczenie przeprowadzono, że to jest możliwe do zrealizowania właśnie w przestrzeni kosmicznej. Hermaszewski za pomocą takiego wschodnio-niemieckiego aparatu fotograficznego, już eksploatowanego od 2 lat, robił też zdjęcia powierzchni Ziemi. Miał oczywiście sfotografować głównie Polskę do celów takich geologicznych, ale niestety chmury zasłoniły większą część kraju i tylko parę zdjęć udało się zrobić Polski, natomiast fotografował inne fragmenty kuli ziemskiej, przy czym znów ważnym takim elementem tych zdjęć, które robił, były zdjęcia szelfów afrykańskich. To miało pomóc naszemu rybołówstwu, naszej flocie określić miejsca łowisk, potencjalnych łowisk, ale czy rzeczywiście, to przyznam, że nie wiem, czy rzeczywiście te zdjęcia mogły mieć wpływ na późniejsze decyzje o określeniu, gdzie statki rybackie mają płynąć, to tego nie wiem. Ale takie było założenie. Obserwował też zorze polarne. Większość natomiast eksperymentów miała związek ze zdrowiem człowieka. Eksperyment właśnie o tej nazwie, zdrowie, miał badać wydolność w stanie nieważkości, wydolność fizyczną kosmonautów. Eksperyment smak miał badać zmianę odczuwania smaku w stanie nieważkości. Elektrody podłączano do języka i sprawdzano, czy cokolwiek innego można odczuć niż na Ziemi. Obserwowano układ krążenia w czasie lotu, sprawdzając jak porusza się krew, czy w poszczególnych częściach ciała się ona nie gromadzi, kiedy nie ma przyciągania. Badano wymianę cieplną organizmu z otoczeniem w czasie lotu w mikroklimacie tej kabiny. Badano też zawartość tlenu w tkankach ciała. Skrupulatnie też przygotowano taki dziennik pokładowy, który miał być takim źródłem informacji o tym, jaki lot kosmiczny ma wpływ na pamięć, wydolność, spostrzeżenia, koordynację wzrokowo-ruchową kosmonautów, bo kiedy badano to po locie, to oni nie byli w stanie dokładnie odtworzyć minuta po minucie czy godzina po godzinie, co się działo, a dobrze przygotowany taki dziennik był narzędziem, które mogło dużo odpowiedzieć, co rzeczywiście dzieje się z tymi ludźmi w czasie lotu. Podobno, jak sam Hermaszewski opowiada, w pewnym momencie, wyglądając przez okno statku kosmicznego, zobaczył dziwny obiekt, którego nie był w stanie zidentyfikować. Przeszła mu myśl o tym, że no, mamy tutaj do czynienia z czymś absolutnie niezwykłym, tak? Mówi, sam nie chciał niczego sugerować swojemu dowódcy, ale powiedział, żeby wypatrywał czegoś niezwykłego. Ten też zobaczył przy następnym okrążeniu, ponieważ jedno okrążenie Ziemi to 90 minut, przy następnym okrążeniu, mówi, już tych obiektów jest 4. Niewielkie, ale 4 obiekty. Mówi, jeden mówi, nawet miał wrażenie, że miał antenkę. Wyobraźnia absolutnie pobudzona do granic możliwości. Wydaje mi się, że tu jakieś statki kosmiczne widzą. Ale początkowo podobno nie meldowali do centrum lotów, że coś takiego jest. I dopiero po 4. okrążeniu, kiedy w dalszym ciągu widzieli to, co widzieli, zameldowali.
po czym Centrum Lotów Kosmicznych ich uspokoiło. Okazało się, że to były pojemniki z ich odchodami, które wyrzucili niejako za burtę po prostu. Dawno temu na dobranoc, gdy nie mogłam jakoś spać, bajki mi opowiadano, gwiazdkę z nieba chciano dać, ale kto by się spodziewał, że te bajki spełnią się w stronę dalekiego nieba, ktoś ku gwiazdom dzisiaj mknie. Obywatel ziemi właśnie on dziś ku gwiazdom leci z moich stron. Spełnia się marzenie stary jak świat, człowiek skrzydła przypiął, leci tak jak ta. Obywatel ziemi jeden z nas, z przyjaciółmi leci pan do gwiazd. Szybszy jest od światła dziś w rakiecie swej, pierwszy kosmonauta z nadwiślańskich ziem. Czas piechurów już za nami i konnicy tętem cichu, erą auta i kolei już się nie zachwyci nikt. Powiem tam za horyzontem, gdzie kosmosu wieczny mrok czeka na nas nowe słońce i nieznany jeszcze ląd. Obywatel ziemi, właśnie on dziś ku gwiazdom leci z moich stron. Spełnia się marzenie stary jak świat, człowiek skrzydła przypiął, leci tak jak tam. Obywatel ziemi jeden z nas, z przyjaciółmi leci ten do gwiazd. Szybszy jest od światła dziś w rakiecie swej, pierwszy kosmonauta z nadwiślańskich ziem. Gdyby ktoś się chciał dowiedzieć, co tak odmieniło nas, że dziś polski kosmonauta wybrał się na gwiezdny szlak, powiedz Polak to potrafi i marzenia przekuj w czyn. Dobra praca, tęga głowa niosą nowy życia styl. Obywatel ziemi właśnie on dziś ku gwiazdom leci z moich stron. Spełnia się marzenie stare jak świat, człowiek skrzydła przypiął, leci tak jak tam. Obywatel ziemi jeden z nas, z przyjaciółmi leci hen do gwiazd. Szybszy jest od światła dziś w rakiecie swej, pierwszy kosmonauta z nadwiślańskich ziem. Najśmieszniejszym doświadczeniem, jakie przeprowadzono wówczas w czasie tego lotu, było doświadczenie o nazwie Relax. Już sama nazwa sugeruje, że to będzie coś nietypowego, ale powiedzmy sobie, takie podłoże badawcze było zupełnie normalne, tak? Chodziło o to, żeby zbadać formy odpoczynku, rekreacji, tego relaksu właśnie tytułowego kosmonautów, którzy mieli rzeczywiście docelowo przebywać coraz to dłuższe okresy w kosmosie. Nie mogli oni tyle pracować, tak? A zamknięci w określonej przestrzeni, zdani tylko na siebie, często właśnie będąc tylko we dwójkę, musieli też dbać o swoje zdrowie psychiczne, prawda? Więc wojsko wraz z Telewizją Polską przygotowało 4-godzinny program, nagrany po prostu program, rozrywkowy program, w którym nagrano piosenki w wykonaniu Ireny Jarockiej, Urszuli Sipińskiej, Maryli Rodowicz, Jerzego Połomskiego, także utwory Chopina i także utwory kabaretu Starszych Panów. Cały ten 4-godzinny program, niejako można powiedzieć, został oczywiście przegrany na odpowiednie kasety, które można było odtworzyć w kabinie Saluta 6. No i teraz proszę sobie wyobrazić tą Monty Pythonowską sytuację, kiedy oni latają tam wokół tej ziemi, nagle siadają we czwórkę, włączają tę kasetę, zostają podłączeni do różnych urządzeń, które mają badać ich reakcje i oglądają te występy. No i teraz... Wyniki. Mam opinię z fachowego pisma, które rzeczywiście charakteryzowało poszczególne wyniki. No i teraz co mamy, tak? Cytuję.
Jak wynika z ekspertyzy psychoneurologicznej, korespondencji radiowej i obserwacji telemetrycznej, stan członków załogi charakteryzował się podnieceniem emocjonalnym i aktywnym nastawieniem do pracy. Po przeglądzie programu załoga jednomyślnie zaakceptowała program w wykonaniu Ireny Jarockiej. Brawo! Jury zdecydowało, że to było najlepsze. Podobno, jak Hermaszewski już długo był na Ziemi, a ci dwaj radzieccy kosmonauci jeszcze latali w tym Salucie 6, oni odtworzyli koncert Majaka, śpiewa Irena Jarocka, i podobno odnotowano również to, że odżyły wspomnienia z pobytu Hermaszewskiego i Klimuka na stacji, więc bardzo dobrze to przyjęto. We wspomnianym już przeze mnie wcześniej filmie dokumentalnym Macieja Drygasa Stan nieważkości radzieccy kosmonauci, powtarzam, radzieccy kosmonauci opisują swoje wrażenia z pobytu tam. Jest im na pewno wspólna jedna refleksja. Kiedy człowiek jest na Ziemi, myśli o człowieku, o ludzkości, jako o panach wszechświata. Kiedy jest się tam na górze, ta perspektywa sprawia, że czujemy się bardzo mali, my ludzie. Tak przynajmniej twierdzą radzieccy kosmonauci. Natomiast zadziwiające jest to, że ci radzieccy kosmonauci mówią o obecności Boga. Tak, tak, to też słyszałem rzeczywiście. Sam Hermaszewski, ponieważ on do dziś jest eksploatowany dość intensywnie, jeśli chodzi o swoje wrażenia. Napisał zresztą też wspomnienia. Tak, też ma takie metafizyczne doznania związane z tym lotem, że rzeczywiście gdzieś pojawił się bliżej Boga. Jakkolwiek cały lot Hermaszewskiego miał podłoże polityczne, pewien kontekst propagandowy, to należy mu zazdrościć, tak? No przeżył on coś absolutnie niesamowitego i można zgodzić się z tym, że w takich okolicznościach człowiek staje się mały. To myślę, że tutaj na Ziemi, nawet obcując z przyrodą, w pewnych momentach dochodzimy do tego wniosku, że jesteśmy tylko elementem tej wielkiej kuli ziemskiej, to wcale tym nie najsilniejszym elementem, prawda? Takie konstatacje stają się naszym udziałem, kiedy na przykład letnią, bezchmurną noc spoglądamy na miliony gwiazd, które nad nami. No tak, jeśli ktoś spróbuje sobie wyobrazić, jak wielki jest wszechświat. Przecież my gdzieś obejmujemy nasz układ słoneczny, tak? A to i tak raczej się nie mieści w głowie. To już się nie mieści, bo jak wysyłamy te statki badawcze, które ileś lat muszą lecieć, żeby opuścić układ słoneczny, to co dopiero myśleć o naszej galaktyce, a w ogóle wszechświecie? No to dlatego dzisiaj jest tak intensywne poszukiwanie tej planety, która mogłaby być podobna do Ziemi, na której mogłoby by istnieć życie, i aż niewiarygodne wydaje się, że mogłoby tak nie być. Obywatelu marszałku, Wysoki Sejmie, uroczyście melduję, że radziecko-polski lot kosmiczny, który odbyłem wspólnie z dwukrotnym bohaterem Związku Radzieckiego, generałem majorem Piotrem Klimukiem, zakończył się pomyślnie. Zadania postawione załodze statku kosmicznego Sojuz-30 w ramach programu Interkosmos zostały w pełni wykonane. 126 razy okrążyliśmy kulę ziemską. Lot trwał 190 godzin. Po tych kilku dniach Mirosław Hermaszewski powrócił na Ziemię. I czy to był taki gwałtowny powrót na Ziemię do szarej rzeczywistości, czy też gwiazdy niosły go dalej? No nie, nie, oczywiście, że to nie był powrót, i on o tym musiał dobrze wiedzieć, że tak będzie. To znaczy już sam dzień startu, tak? Bo mówiliśmy o tym, co działo się w kosmosie, ale trzeba powiedzieć, co działo się na Ziemi. No, dzień startu był wielkim erupcją, można powiedzieć, propagandy sukcesu ekipy Edwarda Gierka. Oczywiście najpierw zareagowały media elektroniczne, radio i telewizje, które przerwały swoje programy. Podobno w telewizji został przerwany film z Brigitte Bardot, który no, musiał zostać przerwany, żeby podać ten komunikat o starcie Hermaszewskiego. Na drugi dzień wszystkie gazety epatowały wielkimi tytułami, kolorowymi tytułami, mówiącymi o tym, że pierwszy Polak wzbił się w przestrzeń kosmiczną. Tu mam też kilka takich nagłówków, przyniosłem ze sobą. Wydanie specjalne Żołnierza Wolności, tak? Pierwszy Polak w kosmosie. Mamy tutaj Żołnierza Polskiego, to nie jest dziennik, co prawda, ale dzienniki też, Życie Warszawy.
Oczywiście Trybuna Ludu, od ucha, tak? Pierwszy polski kosmonauta, major Mirosław Hermaszewski wraz z kosmonautą radzieckim, pułkownikiem Piotrem Klimukiem, leci na pokładzie Sojuza 30 do stacji orbitalnej Salut 6. Zresztą żaden z tytułów nie jest oryginalny właściwie. Nie. To wszystko była pewna kampania. Tak. Polak w kosmosie, ale podtytuł tego jest znamienny. Przykład dalszego rozwoju przyjaźni i współpracy między Związkiem Radzieckim a Polską. Mam tutaj też nagłówek z prawdy. Nie tylko nasza prasa zareagowała na to, ale radziecka również. Mamy zdjęcie na pierwszej stronie prawdy Klimuka i Hermaszewskiego przed odlotem. Po dwóch dniach mamy zdjęcie już z połączenia ze stacją Salut 6 i z dwoma kosmonautami radzieckimi. Zdjęcie zrobione w kabinie. I również w tej samej gazecie już mamy po powrocie, kiedy Hermaszewski jest dekorowany, Breżniew tutaj nadaje mu nagrodę. Po powrocie zareagowały oczywiście nie tylko polskie, nie tylko radzieckie pisma, ale też i zachodnie. Mamy tutaj zdjęcie New York Timesa, też zdjęcie Hermaszewskiego widzimy. Mamy tutaj artykuł z naukowego pisma New Scientist, też mamy naszego bohatera narodowego. Było wszystko oczywiście dokładnie przemyślane, jak ta kampania propagandowa ma być. Krok po kroku nakazywano tutaj eksponowanie internacjonalistycznego sensu i znaczenia współpracy międzynarodowej krajów socjalistycznych. Kazano eksponować historyczne miejsce i znaczenie udziału Polaków w dorobku nauki światowej, a także utylitarny, ale głęboko humanistyczny sens podboju kosmosu, czy też znaczenie kolektywnego współdziałania. Dokładnie określano, kiedy ma przestać na przykład ta kampania być prowadzona na pierwszych stronach, kiedy ma przejść na dalsze strony, co ma być w poszczególnych kolumnach, gdzie życiorys. Oceniano dokładnie, jak poszczególne tytuły prasowe zareagowały na to, czy miały swoje odautorskie materiały, czy tylko posiłkowały się tymi dostarczanymi z centrali. To wszystko było dokładnie zaplanowane. Dokładnie zaplanowane było też powitanie Hermaszewskiego na lotnisku Okęcie. No ale zanim do tego jeszcze doszło, to warto powiedzieć, że propaganda nie ominęła samego lotu, bo mówi się, no tak było. Hermaszewski miał podobno dwa bagaże, tak? Bagaże oczywiście w takim też, no nie do końca rozumianym przez nas dzisiaj pojęciu, tak? Ale miał dwa pakuneczki, które miał zabrać ze sobą. Jeden ten prywatny, w którym wziął zdjęcia bliskich, listy od nich, jak sam mówi, okładki kilku ulubionych książek. I drugi ten oficjalny, na treść którego nie miał wpływu i tam były, no powiedziałbym tak, ciekawe rzeczy. Tak? Dzieła zebrane Lenina? Nie, aż tak nie, ale proszę sobie wyobrazić, że miał tam zdjęcia Breżniewa i Gierka, co może być uznane za prawie że normalne, tak? Ale też miniaturowe wydanie Manifestu Komunistycznego, miniaturowe wydanie Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, a także miniaturowe wydanie Konstytucji PRL, znaczki 6 i 7 zjazdu PZPR, proporce Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Frontu Jedności Narodu, Federacji Socjalistycznej Związku Młodzieży Polskiej, proporzec z Bowidu, proporzec Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, teraz uwaga, proporzec Huty Katowice, która była budowana we współudziale ze Związkiem Radzieckim oczywiście. Miał ze sobą też mapę Polski z herbami 49 województw, plakietkę szpitala pomnika Centrum Zdrowia Matki w Warszawie, a także, uwaga, ziemię spod pól bitewnych Lenino i Warszawy. Piękne. I co się stało później z tymi oficjalnymi? Przyznam, że nie wiem, co się z tymi rzeczami stało, ale ja bym bardziej chciał dotrzeć do narady. Do narady, w której decydowano, co ma wziąć, bo zapis takiego spotkania musiałby być dzisiaj fantastyczny. Drukowano znaczki, kartki pocztowe, plakaty, szklane patery z wizerunkiem Hermaszewskiego i Klimuka, takie wielkie, z grubego szkła zrobione, wrzeźbione w
młodym modelarzu przygotowano specjalny model Sojuza 30, czytelnicy mogli sobie z kartonu ulepić. Komiksy powstały na temat tego lotu, co prawda zupełnie nie oddające jego faktycznego przebiegu i charakteru, ale jednak mówiące o tym, że to Hermaszewski rzeczywiście w ten kosmos poleciał. Znakomite. Gotowość. 2 godziny 30 minut. Lotnik kosmonauta PRL, ale tutaj, prawdę mówiąc, jest wolne miejsce. A trzy kropki, tak, jeszcze. Może to jest wersja sprzed druku jeszcze. Właśnie. Warto też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Hermaszewski wylądował 5 lipca, ale do Polski przyjechał dopiero 20, czyli ponad 2 tygodnie przebywał na terytorium Związku Radzieckiego jeszcze. I tutaj również myślę, że to należy rozumieć jako element takiego aktu propagandowego. Zbliżało się święto 22 lipca, najważniejsze nominalnie święto w PRL. No i Hermaszewskiego przywieziono na 2 dni przed tym świętem, żeby jeszcze bardziej podkręcić atmosferę. Na 21 lipca zwołano uroczyste posiedzenie Sejmu. To ciekawe spostrzeżenie Rakowski, Mieczysław Rakowski ma w swoich pamiętnikach, gdzie to mówi, że nie mógł zrozumieć, dlaczego on i inni posłowie musieli bocznym wejściem wchodzić do Sejmu wtedy, bo główne było zarezerwowane dla Gierka i dla kosmonauty. Mówi, że to był 2 raz w historii. Pierwszy to był, kiedy Breżniew dostawał Virtuti Militari w Sejmie Polskim, 2 raz, kiedy Hermaszewski wkraczał. Oczywiście zaczęto Hermaszewskiego i Klimuka, ponieważ przyjechali razem, obwozić po kraju. Ponieważ ojciec Klimuka w ofensywie Armii Czerwonej w 1945 roku zginął na terenie Polski. Nieznany był do tej pory podobno miejsce jego śmierci, miejsce jego pochowania. Cudownie je odnaleziono, więc Klimuk mógł złożyć kwiaty na grobie ojca. Już wiele lat później Hermaszewski mówił o tym, że takiej możliwości jemu nie dano, żeby on mógł złożyć kwiaty na grobie swojego ojca, który zginął wówczas na terytorium Ukrainy. No, stwierdzono, że nie, że są inne ważniejsze rzeczy. Po pewnym czasie ze Związku Radzieckiego przywieziono lądownik, w którym Hermaszewski z Klimukiem wylądowali na ziemi. Wystawiono go jako ciekawostkę przy ulicy Marszałkowskiej, później przeniesiono do Domu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. No i wreszcie wylądował on na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego, gdzie do dzisiaj jest udostępniany zwiedzającym. Tam też znajduje się w gablotce kombinezon z nazwiskiem Hermaszewskiego i flagą, przy czym Hermaszewski sam w wywiadzie, którego udzielił, ale to już jakiś znaczny czas temu, mówi, że to nie jego kombinezon, bo mówi, jest po prostu jest za mały. Na niego za mały, a na Jankowskiego za duży, więc mówi, do lądownika wówczas nie wchodził, żeby sprawdzać jego oryginalność, więc trudno powiedzieć, czy to jest prawda, czy nie. W lipcu, czyli w momencie, kiedy wylądował, kiedy zaczął być obwożony po całym kraju, Rakowski napisał: teraz należy oczekiwać, że nieszczęsnego Hermaszewskiego będą obwozić po kraju jako egzotyczne zwierzę w klatce. I coś takiego było rzeczywiście. Sam Hermaszewski mówi, że na początku mu się to nawet podobało, że to łechtało jednak jego ego, próżność. Jego próżność. Mhm. Tak. Natomiast w pewnym momencie on już nie zdawał sobie sprawy, w jakim mieście się znajduje. Na ciągłe spotkania, wywiady, opowieści i autografy, no musiały gdzieś być męczące, prawda? Natomiast w lipcu, kiedy ta cała wielka hucpa propagandowa się odbywała, odbywał się też 12 już z kolei festiwal piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu i no nie można było o takim wydarzeniu nie zareagować na nie. No i są zachowane wspaniałe 4 piosenki śpiewane przez 4 polskich artystów. Ja tu pozwolę sobie dosłownie takie po 2 wersy przytoczyć, bo są charakterystyczne. Barbara Książkiewicz śpiewała: polski lotnik kosmonauta w jawę zmienia sny, polskich skrzydeł nowa karta, duma naszych dni. Adam Zwierz takim barytonem intonował: wiwat, wiwat, polski lud, nowe jutro, nowe kroki, Bajkonur to bratni gród i przyjaciół wspólne loty. Anna German też występowała wówczas, no i ona tak śpiewała: marzeń najśmielszych spełnieniem są myśli i czyny, polskie na zawsze w kosmosie jak księdze jest imię. No i ostatni przykład, Jolanta Kubicka.
Obywatel Ziemi, jeden z nas, z przyjaciółmi leci hen do gwiazd. Szybszy jest od światła dziś w rakiecie swej, pierwszy kosmonauta z nadwiślańskich ziem. Przy czym należy przypomnieć sobie, co wydarzyło się dosłownie kilka miesięcy po wylądowaniu Hermaszewskiego. Karol Wojtyła został wybrany papieżem w październiku 1978 roku i w tym momencie wszyscy zapomnieli o Hermaszewskim, przynajmniej na chwilę, tak? Wszyscy zapomnieli o Hermaszewskim, no bo to dla Polaków było o wiele donioślejsze, o wiele bardziej znaczące wydarzenie, wybór Polaka na papieża. To jakby nie było zupełnie porównywalne. Myślę, że z taką nitką sympatii patrzono na to, co się dzieje z Hermaszewskim. Badania opinii publicznej odnotowywały dużą identyfikację jego nazwiska. Z wielką satysfakcją odnotowywano, że Jurij Gagarin oczywiście jest bardzo rozpoznawalną postacią w Polsce. Po nim jest Hermaszewski, jeśli chodzi o kosmonautów. Natomiast daleko, daleko później był Armstrong jako ten, który wylądował na Księżycu. Myślę, że to gdzieś mogło łechtać polską dumę, że ktoś tam poleciał. Natomiast jednocześnie pojawiały się już różne dowcipy, mówiąc, nie ma mięsa, nie ma gnata, ale Hermaszewski lata, tak? Stawiające pytania, ile to kosztowało Polskę, czy to było warte, czy to miało jakiekolwiek znaczenie. No i te pytania są, myślę, aktualne do dziś. Ten lot rzeczywiście nie przyniósł aż takich efektów, jak były zamierzone. Mówię o tym efekcie propagandowym, między innymi ze względu na wybór papieża Polaka. No ale też prawdą jest, że chyba gdzieś ta nasza zbiorowa cierpliwość się wyczerpała. No po pierwsze oczywiście jakby żadne sukcesy Hermaszewskiego w kosmosie, samego faktu wysłania go nie były w stanie przesłonić tego, że nie mamy co na talerz położyć, tak? I tego wyrazem był sierpień 80 roku i ta erupcja społecznego niezadowolenia, jaka wybuchła w tym czasie. Natomiast jeśli chodzi o samą postać Hermaszewskiego, to pytanie, na ile on byłby dzisiaj po latach odbierany, jak byłby oceniany, gdyby nie fakt, że on jakby skoncentrował się w dalszym ciągu na karierze wojskowej, tak? Na początku nie pozwalano mu latać, być może znowu było to podyktowane podobnym mechanizmem jak w przypadku Gagarina, nie chciano stracić bohatera, natomiast on się uparł, zaczął rzeczywiście latać, udał się na studia do Moskwy, wojskowe studia, kolejne zresztą studia. To właściwie jest już pewne, że wbrew swojej woli niejako w grudniu 81 roku po wprowadzeniu stanu wojennego został on z tej Moskwy ściągnięty i wpisany na listę członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. No nic w tym chlubnego oczywiście nie może być. Wiadomo, czym był stan wojenny, jakie były jego konsekwencje. Natomiast był on wraz z jeszcze jedną osobą najniższym rangą wojskowym włożonym w skład tego ciała, jakim była Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, ale też członkiem, który nie miał żadnego wpływu na jej funkcjonowanie, na jej działanie, na decyzje podejmowane przez wojsko, przez armię. Chodziło po prostu był autorytet. Figurantem. Tak, był rozpoznawalną postacią, która miała w jakiś sposób uczłowieczać ten organ, nazwijmy to. Natomiast rzeczywiście zaczął być odbierany jako zdecydowany element aparatu władzy i to w tym negatywnym już znaczeniu. On rozwijał dalej swoją karierę, pod koniec lat 80. został komendantem wyższej oficerskiej szkoły w Dęblinie, wówczas uzyskał już stopień generała. No i następne perypetie to już jest trzecia Rzeczpospolita i właściwie zmuszenie go do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Takie historie, które są na pewno jakimś jego dramatem osobistym, który on nie do końca dobrze wspomina. Smutna puenta, ale z drugiej strony, lecąc w kosmos, realizując być może dziecięce marzenie o tym, żeby kiedyś polecieć i zobaczyć, jak to wygląda z tamtej perspektywy, miał świadomość, że wpisuje się w obcy plan. Tak, ktoś ładnie powiedział, że wpisuje się w etat bohatera narodowego. A z tym, no on... Nie etos, tylko etat. Etat, tak, zdecydowanie. I on musiał mieć tego świadomość. No, był człowiekiem inteligentnym, w dalszym ciągu jest człowiekiem inteligentnym i wiedział, jak Rosjanie wykorzystywali swoich bohaterów w Związku Radzieckim, co się działo po powrocie Gagarina i innych kosmonautów, którzy dokonywali kolejnych wyczynów, więc wiedział, że coś takiego jego też...